To ty byś dobrze pasował na trupa. To... Dobrze się kadrujesz. Wiem. To proponuję, żeby może uśmiercić kogoś, kto nie jest jeszcze z rodziny. Znaczy kogo masz? To znaczy są dwie osoby. To jest Ken i to jest Harry. Zobacz, tak się usadowili obaj. Nie, no dajcie spokój, takie coś w różowym w trumnie, jakby to wyglądało. To Harriet odpada, a Ken bardzo twarzowy do trumny. No tak, jesteś trochę kwadratowy z gęby. Nie. Dariusz Kamys to pomysłodawca i reżyser spadkobierców, ale sam na scenie serialu pojawia się rzadko. Co by było jednak, gdyby miał się wcielić w jakąś postać? Kim mógłby zostać? Zobaczcie, co na te pytania odpowiedzieli aktorzy. Darka bym obsadził w roli trupa. Trupa leżącego twarzą do ziemi, po którym przejeżdża ciężarówka i zaraz po ciężarówce przychodzą złodzieje, okradają go, znaczy jego zwłoki, okradają. No i potem pojawia się taki wielki murzyn na końcu, ale to już więcej nie będę zdradzał. Reżyser motywuje nas w najprostszy sposób, czyli pieniędzmi. Po prostu nam płaci za występ w Spadkobiercach i to nas najbardziej motywuje. Ale chyba wyrażę tutaj opinię wszystkich, którzy uczestniczą w tym serialu, że nas nie trzeba motywować. Jest to dla nas taka frajda i taka zabawa, że wszyscy przyjeżdżają tu naprawdę z ogromną ochotą i my się naprawdę świetnie bawimy. I to jest oderwanie, Spadkobiercy to jest oderwanie nas od ciągłego grania swoich programów i swoich numerów, które znamy już tak na pamięć i które nas nie śmieszą. Natomiast tutaj czysta rozrywka, nie wiemy co się stanie i jest to tak naprawdę Spadkobiercy są kabaretem również dla artystów jako formą. Także my się bardzo dobrze bawimy, tak jak widowni. Ja nie wiem, może taki domokrążca, który sprzedaje wszystko. Tak raz jest agentem ubezpieczeniowym, a potem przychodzi i sprzedaje samochody używane, a potem kisiel, potem gorące kubki, potem znowu mieszkania i jakieś lokaty finansowe, które tak mógłby chodzić i mędzić. Ojej. Nie wiem, myślę, że Darek jako dobra postać prywatnie by się sprawdził w czarnym charakterze, bo podobno najlepiej się czego znajduje w tych postaciach, znaczy w tych postaciach, które są przeciwieństwem naturalnego charakteru. Więc myślę, że spokojnie czarny charakter. No tak. Ewentualnie bardzo fajnie Kamlo gra tak zwane ciapy. W kabarecie bardzo fajnie mu to wychodzi od lat. Nie, jest spokojny, ale co jakiś czas i słusznie przywołuje nas do porządku, żeby nie robić serialu kabaretu, żeby grać serialowo. I dzisiaj również mieliśmy taką rozmowę, zobaczymy jak nam pójdzie. I rzeczywiście ma w tym świętą rację, że jak zaczynamy iść za bardzo w kierunku kabaretu i grepsów, to nie wygląda tak jak powinno wyglądać, bo zaczyna być oczekiwanie, że będzie co chwilkę śmieszne. A to ma być przede wszystkim fabuła opowiadana, a śmiesznie wyjdzie samo albo przy okazji. I tam po przeprowadzeniu tego badania i po przeprowadzeniu kilku testów, ty wcześniej już było dogadane, że już wie, on wie, że ty masz złoto wietnamskie, co nie? I teraz Harry przychodzi po to, żeby odebrać swoją działkę złota. Ty kręcisz, kombinujesz, a pistolet tu będzie potrzebny potem, wiesz, pistolet. I próbujesz go zastrzelić, natomiast Harry, będąc tam na tych badaniach, na tych wszystkich testach, tam przy tych wszystkich eksperymentach wzbogacił się o pewną umiejętność. Oto kiedy tylko wytrzeszcza oczy się na kogoś patrzy, ten zaczyna się dusić, co nie? Darek. Darek ma taką komiksową trochę urodę i taki trochę komiksowy sposób zachowania. Ja myślę, że do serialu wprowadziłbym dwie postaci naraz i jedną z nich byłby Darek. Pierwszą postacią byłoby dziecko, które na przykład by się urodziło Harriet. W międzyczasie mogłoby trochę podrosnąć, na przykład miałoby już 4 lata, 5 i ulubiłoby oglądać kreskówki. I tu właśnie pojawia się rola dla Darka, byłby postacią z kreskówki. Królikiem Darkiem, Kamolem. Bym go obsadził w roli George'a, a siebie w roli reżysera. No chętnie bym sobie na to popatrzył z jego punktu widzenia i będąc widzem, chętnie bym popatrzył, jak to wygląda z drugiej strony. On najczęściej co jakiś czas zwraca uwagę nam, żebyśmy pilnowali i nie starali się być śmieszni na siłę, tylko żebyśmy dbali o rozwój akcji, żeby to ta akcja wciągała widzów i rzeczy, które mają być śmieszne, my same
wyjdą. Więc żebyśmy się nie starali po prostu robić komedii na siłę. No i żebyśmy oczywiście dawali szansę wypowiedzi naszym gościom specjalnym, żebyśmy ich nie zagadywali, bo jeśli jest gość, to po to, żeby zaistniał. On jest bardzo dobry i święty, więc pewnie na przekór i na kontrze dobrze byłoby go obsadzić w złym charakterze. Niechaj będzie jakimś kolejnym złym z Wietnamu do paczki tego całego Franka Delaya na przykład. Nie, Darek nie pokrzykuje, to jest spokojny człowiek. Natomiast na pewno ma takie sposoby, że od czasu do czasu przypomina nam zasady serialu, żeby nie było tak, żeby pracować na zespół, na daną scenę, żeby nie zapominać o tym, że żeby nie starać się na siłę żartować, bo wtedy to niespecjalnie wychodzi, żeby to się toczyło takim naturalnym tokiem danej sytuacji, rozmowy i żeby współpracować ze sobą mocno, patrzeć sobie w oczy i współpracować, słuchać siebie przede wszystkim i to nam przypomina od czasu do czasu i wtedy jak nam to przypomni, to wychodzi lepiej, jak nam nie przypomni, to wychodzi gorzej. Znaczy myślę, że na pewno mógłby zagrać zarówno George'a, Billego, jak i Jonathana z tych, którzy są, ale ja myślę, że Darek raczej takie spokojne postaci, że on mi nie pasuje na takiego czorta, że raczej takie pozytywne, chociaż kto wie, może dlatego, że tak myślę, okazałoby się, że lepiej by się też odnalazł w takiej kontrastowej. Chyba czarny charakter. Darek byłby chyba czarnym charakterem, gdybym ja go obsadzał. Na pewno myślę, że mógłby być zabójcą na przykład, jakimś brutalnym zabójcą, który dodatkowo jest sprytnym manipulatorem i wkręca się w rodzinę Owensów i coś tam knuje. Myślę, że Darek mógłby kogoś takiego zagrać. Tak, pokrzykuje. Jak komuś nie pójdzie, to tłucze linijką po łapie. Ja od 3 odcinków nie dostałem linijką, więc cieszę się. A generalnie jest bardzo sympatycznym i dobrym człowiekiem i traktuje nas naprawdę nieźle. Myślę, że można by było nas gorzej traktować, na pewno. Rób tak, Faniaczku, proszę bardzo. Ja ci pokażę ten tylko zmodyfikowany. Widziałeś? Tutaj 100 kilo wdzięku to 80 kilo szybkości, amatorka po prostu. Kamol nas za każdym razem motywuje bardzo. Są zawsze rozmowy, ponieważ serial, no, wiadomo, jest tworzony na żywo i przez wiele osób naraz. Więc właściwie ciężko nad tym zapanować i Kamol z nami zawsze rozmawia przed serialem, właściwie żeby nam przypomnieć, jaka jest idea serialu, jaka jest idea improwizowania w serialu. Nie mówię tutaj o improwizacji w ogóle takiej, jako takiej, tylko o improwizacji w serialu, bo ona się jeszcze troszeczkę czymś różni. Przypominam nam zawsze o tym, żebyśmy pamiętali o emocjach, żeby być szczerym w tym, co się robi i żeby przede wszystkim nie myśleć o tym, że to ma być śmieszne, że to nie ma być kabaret, czyli dla nas to jest trudne, bo my jesteśmy kabareciarzami w większej ilości. Większość z nas gra w kabarecie, jesteśmy ludźmi estrady, dlatego jest nam ciężko czasami nie myśleć o tym, że to ma być śmieszne, że to właściwie kabaret, a nam się to nie może mylić. Bo to jest serial, czyli liczy się fabuła, linia fabularna i emocje. I to jest najważniejsze, a jeżeli to się pojawi, to również pojawi się humor. Jak zresztą widać, tak się właśnie dzieje. Nie, Darek już ma takie do nas, można powiedzieć, zaufanie w cudzysłowie, że on doskonale wie, co kto może zrobić, jak zareagować i na co kogo stać, więc on to daje nam bardzo dużą swobodę, aczkolwiek te ramy odcinkowe zawsze gdzieś tam są i wiadomo, czym mamy zacząć, co ma być, jaki wątek dalej ma być w toku i czy ma być skończone. Ale nie, to jest taki bardzo dobry reżyser, a można nawet powiedzieć taki wujek reżyser. Nie, pomysłu nie mam, ale mi się wydaje, że to jest żal straszny, że Darek Kamys, czyli reżyser, dyrektor, że on nie występuje w serialu. Kiedyś próbował, to jeszcze było w Klubie Gęba, tam właściwie w macierzy serialu, tam gdzie się narodził serial Spadkobiercy. Darek próbował, potem zrezygnował. Trochę szkoda, mam nadzieję, że może kiedyś wejdzie. Nie mam jakiegoś pomysłu, właściwie...
Czy czarny charakter? Myślę, że czarny charakter byłby dobry, tak, tak. Ktoś zły, jakiś taki gnój, o. Jakiś taki typowy gnój. Byłoby fajnie, by zagrał takiego z bronią. Złego człowieka. Właśnie nie ma w serialu, w naszym serialu Spadkobiercy brakuje złych postaci. Niby Delay był takim wcielonym złem, ale Delay też tak zmiękł przez te lata. A przydałby się taki naprawdę bardzo, bardzo zły jakiś. No ale czy Darek zechce? Może ogrodnika. Może albo tresera psów. Może. Nie wiem, człowieka. A właśnie, nie ma takiej osoby, która zajmuje się wszystkim w domu, czyli ktoś, kto jest pomiędzy służbą, elektrykiem, hydraulikiem, gosposią, taki majordomus może nawet taki, ktoś, kto się zajmuje wszystkim w domu, więc może taka służka. Tak, babcia. Babcia wolno chodzi, babcia by długo odchodziła. Słuchajcie, mogą być dwie osoby, możemy babcie dołożyć jako bonus. Ja myślę, że... Ale bonus do kogo? Bo... No kogo? No właśnie, nie do kogo. Jesteś wytypowany, tak prawdę mówiąc. Nie, ja wiem, kto powinien umrzeć. A czyżbyś na niego patrzyła? Ktoś, kto się poświęci dla naszej rodziny, bo zawsze pomagał naszej rodzinie. Ktoś, kto nam zawsze dobrze radził, mówił, zróbcie tak albo siak. O. Słuchaliśmy go, był dla nas wspaniałym człowiekiem, wspaniałym przyjacielem, ale może czas, żeby odszedł. Dobra, dobry pomysł, czyli Warren odwala kitę, tak? Teraz tylko jak go załatwić? Ale to nie będą za duże koszta, taka duża trumna. Yeah.